Właśnie, kochani, no bardzo się cieszę w ogóle, że tak licznie przybyliście na to bardzo ważne wydarzenie. Ja nie ukrywam, że z ogromną satysfakcją oddamy dzisiaj do użytku ten wspaniały obiekt, który no, był marzeniem wielu mieszkańców Konstantynowa. Prawda jest taka, że to wy, dzieci i młodzież, jesteście przyszłością naszego miasta i postanowiliśmy, tak jak zresztą obiecaliśmy, kiedy tutaj przenieśliśmy targowisko na czas przebudowy i odebraliśmy wam te zrębki skateparku, które teraz możemy oglądać jako ciekawostkę na tej sztaludze, to daliśmy wam wówczas słowo, że za te kilka miesięcy cierpliwego wyczekiwania oddamy wam, zbudujemy nowy skatepark. I to się właśnie dzisiaj dzieje. Słuchajcie, naprawdę jest mi bardzo miło i to jest no, mega fajne przeżycie też dla mnie, że kolejny wspaniały projekt możemy dzisiaj oddać. Ale oczywiście prawda jest taka, że nie byłoby tego, gdyby nie praca wielu osób, którym w tym momencie chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Proszę Państwa i drodzy kochani, chciałbym zaprosić do siebie wykonawcę, właściciela firmy skateparki.pl, pana Pawła Głydę, a Was proszę wszystkich o wielkie brawa, dlatego że to ta firma przez kilka miesięcy intensywnie pracowała na to, żeby ten obiekt dzisiaj mógł być dla Was oddany. Chciałem powiedzieć, że tutaj przy realizacji mieliśmy dużo, dużo frajdy i takiej satysfakcji, bo i zrobiliśmy projekt i później realizację do tego i cały ten proces fantastycznie się odbywał, po prostu pełna współpraca z urzędem. Dlatego tak szybko udało nam się go zrobić, ten, przed czasem umownym wybudować ten obiekt. Bardzo dziękuję. My również dziękujemy. Słuchajcie, ciśnienie było wielkie. Chcę, żebyście wiedzieli, że tak naprawdę umowny termin na wykonanie tego skateparku upływa 12 lipca, no ale właśnie biorąc pod uwagę to, że są wakacje i bardzo nam zależało, mieliśmy straszne też ciśnienie od dzieci, od młodzieży, którzy nawet na Messengerze pisali do mnie: panie burmistrzu, prosimy szybciej, szybciej. I my tutaj dzięki dobrej współpracy, tak, bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam pana Bartłomieja Baszczyńskiego, kierownika budowy, który przez te kilka miesięcy czuwał, aby te prace przebiegały zgodnie ze sztuką budowlaną. Wielkie brawa dla pana Bartłomieja. Dobrze. No i słuchajcie, teraz z ogromną satysfakcją chciałbym zaprosić wyjątkowego człowieka, artystę, który stworzył no, niesamowite dzieło, jak możecie zobaczyć. Zapraszam do siebie Adama Wirskiego, Kruk maluje. Wielkie brawa dla tego człowieka, bo to on swoją ciężką pracą spowodował, że mamy chyba skatepark na unikatową skalę. Adam, bardzo dziękuję. Witajcie wszyscy zebrani, przede wszystkim ty, młodziaki, zróbcie hałas! Hałas, nie brawo, jakieś krzyki. Dobra, słuchajcie, jechałem tu do was, wiedziałem, że będę musiał powiedzieć parę słów i tak się zastanawiałem, cały czas w głowie gdzieś krążyło mi to słowo inwestycja, takie troszkę sztywne, urzędowe, ale tak naprawdę to jest bardzo ważne słowo, bo urząd zrobił tutaj bardzo dużo dla was, bo zainwestował nie pieniądze, nie czas, tylko miejsce dla was, dla rozwijania się waszej pasji, waszej zajawki, żebyście mogli tu katować zajebiste triki, sorry, i żebyście mogli rozwijać swoje pasje, a nie na przykład, nie wiem, siedzieć i bić browar gdzieś, nie, na ławce. Także wielkie brawa dla urzędu. Mam nadzieję, że te kolory, które są wokoło, będą wam dodawać dobrego kopa do wszystkich trików i do jeżdżenia tutaj, nawet w jesień, gdzie będzie ponura pogoda. Wszystko to jest dla was. I czekajcie jeszcze. Słuchajcie, kochani, i wielkie podziękowania, tak, dla wszystkich radnych Rady Miejskiej z panią przewodniczącą Jadwigą Czekajewską na czele, którzy zaufali mi i poparli ten projekt. Jak się okazuje, warto było. Mam nadzieję, że wszyscy państwo wierzycie, że to jest dobra inwestycja. Tym bardziej, słuchajcie, że ten obiekt jest również współfinansowany środkami, które Konstantyn Łódzki dostał na łagodzenie skutków pandemii, tak? A wiemy, że ona niestety nam wszystkim odebrała to, co naturalne, czyli kontakty z rówieśnikami. No i właśnie to są dobrze zainwestowane pieniądze, bo to będzie miejsce spotkań, gdzie będziecie mogli również poprawić swoją sprawność fizyczną.
Bardzo serdecznie dziękuję przedsiębiorstwu komunalnemu gminy Konstantynów Łódzki, który ma ogromny wkład w realizację tego przedsięwzięcia, bo te wszystkie malunki, które są tutaj, powstały dzięki nim. I wszystkim wam, drodzy mieszkańcy, którzy nieustannie wspieraliście nas swoimi pozytywnymi opiniami. No i słuchajcie, kochani, nadszedł ten moment, kiedy oficjalnie za chwilę przetniemy wstęgę. Jeszcze chcę wam powiedzieć, że naprawdę to jest taki moment, kiedy ja się też wzruszam, jak się patrzy na coś takiego. Super. Zapraszam w takim razie też przedstawicieli młodzieży do przecięcia wstęgi, która zainauguruje otwarcie skateparku. Na trzy. Raz, dwa i trzy. No i kochani, wielkie brawa. Skatepark Konstantynów otwarty! Jeszcze raz dajcie wielkie brawa dla pana burmistrza i dla was tutaj wszystkich. Macie świetny skatepark. Brawo!